No niestety, niestety, ale te 87 we wrześniu. Kurczę, na 33 rocznik. Czas leci. 1933. No, teraz musi pani śniadanie zjeść, nie? Tak. Jak mogła pani nie jeść śniadania rano? Przecież słodkie to jest najważniejsze, przegryźć, przepostać trochę tego słodkiego. A teraz normalna moja godzina na śniadanie. A czemu słodkie najważniejsze? Nie, no jak jest głód, to tego, to wzmacnia. Cukier krzepi, jak mówią. No krzepi, ale rano się słodkiego nie je, nie? No nie, bo ja rano jem śniadanie. O papa. O papa. Rano jem śniadanie o 9:00. Dziewiąta to jest... No. Ja późno chyba, nie? No nie bardzo, bo ja jak się budzę, to mam i zaraz włączę radio i mam mszę świętą, różaniec, wszystkie te. I 9:00 godzina już na nanko. Pierwsza modlitwa. No to świetnie, to ja mam i ten... Co? I majonez mam, i soczek mam, soczki do picia. I wszystko. I mam... A co to jest za gemela tu? Kto to porobił tu takie gemelarstwo? Takie gemelarstwo? Na całym osiedlu nie ma baru, nie ma niczego. Co oni tu porobili? Oni to zrobili pijalnie. No, siedzą tu i tylko nie wolno mi się wyrażać brzydko. Pijalnie co zrobili? Tu zrobili sobie pijalnie, poznosili ze śmietników tutaj tych krzesełek. No gdzieś się muszą podziać. Tu była ławeczka, tu była piaskownica, wszystko polikwidowane. A to gemela, to jest, jest gemela. No, sprząt wyrzucają czasem, ale dzień dobry. Po zakupy. Wyrzucają im. Gdzie rano, się pyta sąsiadka. Proszę? Gdzie tak rano pani idzie? Gdzie tak rano? Do bankomatu. Nie będziemy... Nie będziemy krzyczeć, że do bankomatu. Po mamonę, nie? No, po mamonę. No. Po mamonę. Mamona sama nie przyjdzie do nas. Zakupy. Mamona. No mam, ale ten bankomat jest wredny. No 200 i 100. 200 i 100. Gdzie ja mam teraz rozmieniać? Nikt nie chce rozmieniać. Daje się w łapę komuś i koniec. No tak robię. Nie ma wyjścia, bo jak? Nie? Czasem idę. O, właśnie, ma pani apetyt na loda? Ja loda? No, bo tutaj ona ma lody, na pewno. Aha. Tutaj ma mały sklepiku lody, ma. Pani chce loda? Ma lody? Tu ma lody, ma. Ma. No. Tylko wiecie panie co, ja tych małych lodów nigdy nie kupuję, tylko w Piotrze kupuję, tam nieważne, że jest inna nazwa, ale dla mnie jest Piotr i koniec. To kupuję te 1000 ml. Ja też zawsze truskawkowo-śmietankowe, bo nie są takie słodkie. Wczoraj kupiłam za 11,99, a jeden był po 9,99. Pani tam jest full tego, że ja umiem to przeliczyć. To ja wiem. Bo pani kupisz małego, zapłacił pani kupę pieniędzy. Tak. A tam tylko jest łatwiej podzielić, no więc starczy. No pewnie. Ja już mówię, umiem przeliczać, kalkulować, ekonomię prowadzić, jak pioruny. W domu też rachunki wszystkie opłacam. Tylko córa mi daje pieniądze. Mówię, ile ma dać, nie? No. A pani chciała, tak? Kupić? Nie, pani nie ma siły, to możecie sobie tutaj... Nie. Bo tu ma takie małe, nie? Nie. Nieraz w takich kubkach takich mają, a ten droższy. No tu ostatnio nie chodzę, bo tu mają drożyznę w tym sklepiku. No ona. Tam, mały sklepik ona, to drobi, nie? Cukier czy mleko to nie. Ale ona ma do samego. Ja nie mogę jeść lodów od rana. Ale do późnego wieczora ma otwarte. A jak pani jadła śniadanie jakieś, jak trochę. A na pusty żołądek to nie bardzo. Ma otwarte nawet. Chociaż trochę coś zjeść trzeba, nie?
pewnie. Ja też rano wcześniej wstaję, ale pani nic mi nie chce, weź skrypkę chleba z masłem. No dlatego ja później jem, bo mi się nie chce od rana jeść. Pewnie, no bez... Ja muszę tak 10, w 11. Nasza babcinka też nie jadła śniadanka. Nie. No, trzeba trochę. No, nie. Taki błąd. Ale bez pani śniadanie. Też je późno, śniadanie. Pani, ja dzisiaj po 5 się obudziłam. Wstaję o 5:30 i tak nie uleżę, nie? No. Ale wstaję, bo jest przyjemnie chłodno. Skipkę chleba z masłem wcisnęłam w siebie, nie? Teraz idę do rzeźnika, bo tam mówię, mielura jakieś kurde. Do Bystrego? Do Bystrego? Pani, tak, do Bystrego chodzę, tylko mięso do ręku. Robię gołąbki, wie pani, zawijania tak zwane. Kiedyś taki przepis kupiłam z winiar, nie? Było tam przepis na te gołąbki. To no. Tam mielone, jak pani jak gołąbki, że kapustą pani nie zawija, tylko tę kapustę w środę wkłada i ten ryż w środek. Aha, ja ją osobno gotuję i to świetnie. Wszystko robię. Idźcie miłego sobie. Miłego dnia. I pani mniej roboty jest i bardzo dobre są. To smacznego obiadu. Gołąbki? Z młodej kapusty chyba. Tak. To są, to są pokarmy jesienne. A pani? A w lecie to a ja pani czego coś. Nie lubi jeść? Czego pani nie zje nigdy? Flaki pani zje? Placki? To flaki. Flaki nie ruszę. Czerniny nie ruszę. Flaki nie pani ruszę. Pani nie wie, co dobre. No, nie ruszę. A golonka? Skóra z golonki? W życiu nie. Jezu, pani nie wie, co dobre. No, nie mam diety. Ale pani nie wie, co dobre. Ale ja mam dietę, ja mam ciustkę. No tak, ale kiedyś, jak pani jadła? Nigdy nie jadłam golonki. Nie. Flaków, czerniny, wszystko co najlepsze. No nie. A żołądki? Albo płucy kawą?